Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a jest to kolejny odcineczek z Minecrafta. Jak widzicie, o, my jesteśmy na serwerku, teraz mi się efekt włączył. Ale jak widzicie, jesteśmy na moim serwerku, no ogólnie survival PvP i obecnie parku. No i właśnie, na samym początku chciałem wam przedstawić, jest nowy tryb PvP, jak widzicie, teraz wchodzimy. I jesteśmy tutaj w PvP, to jest lobby tego PvP, będzie tutaj jeszcze więcej jakby innych trybów. Obecnie mamy kit PvP, zrobiony ostatnio przez Diawora właśnie, więc pozdrowienka. I słuchajcie, jeśli chcecie coś tam więcej wiedzieć, to możecie wbić na naszego Discorda oczywiście, którego link macie na dole w opisie. No ale teraz już przechodząc do odcinka, no to chciałbym na początku zaprezentować właśnie ten nowy park, znaczy nowy PvP. A później chciałbym wam pokazać, co ostatnio się zmieniło na survivalu, gdyż ostatnio tam na survivalu w zasadzie od 2 tygodni nic nie nagrywałem, a grałem tam, ojej, ja tutaj mogę niszczyć, bo tutaj mam admina taką właśnie. Więc dobra, my sobie już wejdziemy. Jak widzicie, tak wygląda taka mapka. Obecnie tutaj jeszcze jakby troszeczkę nad tym pracujemy, ale myślę, że jutro będzie może live czy jakoś tak z tego, więc zamiast też, jeśli jesteście nowi, możecie wbić sobie na live'a i z nami tutaj pograć. Jak widzicie, mamy taką mapkę z jakimiś tutaj różnymi domkami po prostu, tam się nie widzi, jakby tam jest zabezpieczone. I to nie wiem, tutaj sobie możemy wejść na górę, nie jakieś, no jest ogólnie tutaj ten, a tam macie bronię. Czekajcie, ja sobie teraz przełączę szybciutko, żeby wam to teraz zaprezentować, a nie jakbym grał normalnie. Tutaj macie jakieś randomowe tepy, tutaj możecie sobie wyjść, teraz mówię, że tutaj budujemy, jest zamknięte. A tutaj możecie sobie wybierać klasy. Klasy jeszcze troszeczkę ulegną też zmianie. I jeszcze jak widzicie, mamy tutaj statystyki na boku, mamy zabójstwa, śmierci, no i KD. Obecnie tutaj jeszcze nic nie ma, no bo oczywiście jeszcze tutaj nie grałem. No, ale tak to słuchajcie wygląda, więc w najbliższym czasie będzie tutaj wszystko ładnie działało. Więc możecie wpić, was bardzo serdecznie zapraszam. A myślę, że my sobie już polecimy z powrotem do lobby. I polecimy sobie teraz na survivala. O, proszę, jest na moim survivalu, czekajcie, tego nie powinniście jeszcze wcale widzieć. Nie, lecimy na górę i za chwilę wam pokażę, co tutaj się w ogóle działo ostatnio, bo tutaj widzicie, było strasznie dużo zmian, w ogóle inny dom, ale zacznijmy od góry. Więc na górze mamy dookoła domu takie bekony, one nie mają efektu, no bo mi się nie chciało wszystkie ustawić, to są takie bardziej takie, no wiecie, dla ozdoby bekony. A na środku, jak widzicie, mamy piękny biało-czerwony bekon, a dokładnie 2 bekony czerwone i 2 bekony białe, tam się nic nie zmieniało raczej. No i co, jak sobie zejdziemy, no to tu jest oczywiście ten nasz bekon piękny, tutaj te 2 czerwone i 2 białe, tam to niezbyt ładnie wygląda na dole, ale zaraz to pokażę. No tutaj mam jakieś tam surowce, trochę rzeczy jeszcze tam jakieś pozbierałem, trochę tutaj posortowałem magazyn, żeby było ładniej i wszystko ten. Tu się ogólnie dużo nic nie zmieniło. No tutaj mamy Nether Rooma, nie wiem czy go wam już pokazywałem, czy też go jeszcze nie widzieliście, no ale na pewno taki pokój fajny z portalem teraz netherowy. No tam mamy naszą lawę i tam jest tutaj takie zejście techniczne tam do bekonów, to za chwilę wam jeszcze pokażę. Tam sobie spalam ewentualnie jakieś itemy i coś. Tutaj jak widzicie mamy takie lampy, żeby nie było jakieś głupie pochodnie. No a tutaj mamy taki fajny enchanting jakby room. Tutaj jest koleś z z mendingiem, jak widzicie, więc tu mamy gościa z mendingiem. Tutaj mamy enchanting table, o, a tutaj zapomniałem coś postawić, to nieważne, to jeszcze muszę naprawić. No i tam mamy enchanting table, no i taką ładną dużą bibliotekę. I możemy sobie iść dalej na dół i patrzcie, to jest zupełnie już nowości, tego na pewno jeszcze nie widzieliście. Za chwilę mam zobaczę, co tu jest, a tu mamy metro, słuchajcie, wchodzimy sobie do metra. Jak widzicie, tu mamy skrzynię, możemy sobie wziąć łódkę. No i co, po prostu stawiamy tutaj łódkę i to jest tam tor do spawnu i później będziemy jeszcze jakichś innych domów rozwidlenia robić. Jest ogólnie takie metro na serwerze, na survivalu podziemne. No i tutaj się dobra, tutaj wiecie, staje wam pokonik, no i co, tutaj sobie wysiadacie, idziecie i proszę. Tutaj jest ban za panda follow moje, jakby nie, tam gdzieś inny spawn, coś. Tak, tutaj mamy jakaś tam dla staffa, nie, tutaj mamy jakieś lody, jeszcze jakieś narzędzia, coś tam takie jak nad pracami nad metrą, jakieś tunele. Co ja wam dalej pokażę, tutaj mamy magazyn, bekony, kopalnie i slimy. I tak, tutaj mamy cobblestone, magazyn, mam 2 skrzynie obecnie, a to jakieś tam inne z kopalni. Tutaj mamy bekony, widzicie, tutaj się wchodzi, no i tutaj możecie sobie obejrzeć jakby jakie mamy bekony, jak coś tam robimy przy bekonach, to tu jest jakby takie wejście służbowe, że tak to nazwę. O, i tam bekony jadą na górę. No i co, tutaj mamy jumpusta 2, tutaj mamy speeda 2, tutaj mamy hasta 2, tutaj mamy Strange'a jakby nie 2, tylko 1, ale za to mamy jeszcze Regeneration'a, nie? Bo myślę, że to jest fajna kombinacja. Strange tak naprawdę nie jest tutaj... Strange mówię, jakby to było coś Strange, ale no wiecie, o co mi chodzi. Nie jest jakby potrzebny tutaj w bazie, tak samo jak
Resistance, czy to jest... Resistance to jest chyba ten enchant jeszcze, tak. Jego w ogóle nie mam, bo też jest mi niepotrzebny. No i tak, tu mamy slime i kopalnia, no i co? Tam jest, widzicie, mam tutaj slime chunka, którego sobie kopałem właśnie, no w jakiejś spalajmy się spawnią farmy. Mi się nie chce robić taki mały slime chunk, bo tak slime'ów nie potrzebuję. No, slime'a tutaj mamy kopalnia, nie? I tam macie kopalnię, możecie sobie taki ładny zaenchantowany kilo, żeby ładnie wyglądało, no. Tutaj jakieś tam przejście jeszcze, tak to wygląda. Tutaj mamy jakieś tam dwa blast furnace'y, nie? Tutaj mamy jakieś zwyczajne furnace'y. Furnace'y, tak. Pusta skrzynia, breathing stand jakiś, jeszcze widzicie, zasilony, crafting, jakieś takie rzeczy. No i co my tutaj mamy? Tutaj mamy kartograferów. Patrzcie, to działa w ten sposób. Ja tutaj z tyłu mam zombiaka. Tam co jest, zaraz wam pokażę. Tu z tyłu zombiak. No, mam name taga, żeby nam nie znikł, tylko teraz go nie... O, tam jest, widzicie? Tam jest. On się chyba nazywa, z tego co pamiętam, Putin. Tak, dokładnie. Więc poznajcie Putina, tam Putin se biega. No i co, jak na przykład mam takiego wieśniaka, on teraz znowu coś, nie wiem czemu, trailer podniósł, tak, ty szczelny wieśniak, to patrzcie, go sobie zrzucam. I ten zombie go za chwilę będzie bił. Jak on się robi z zombie wieśniakiem, to ja go potem wjeżdżam nim na górę. I tutaj mam wszystkie jakieś itemki do leczenia, teraz muszę jeszcze zrobić złote jabłka. No mam jeszcze weaknessów parę, o to mogę odłożyć. No i co, dostaję weaknessem złote jabłuszko i spuszcza ceny. Ja ich mam, widzicie, teraz się ostatnio wszyscy coś mi podnieśli, nawet na 3. Ale to za chwilę sobie później zleveluję. Ogólnie to raczej już nawet na 4. Te też, kurde, sprzedawali mi teoretycznie za jedną kartę jednego emeralda. Czyli możecie sobie tu mega emeraldów nafarmić. A jak wiecie, ja mam tą jedną tylkową na górze farmę trzciny, z której robię kartki. No i co, mam tutaj jeszcze, tutaj już trochę większość tych kartek zużyłem. Ale to wiecie, na górze mam chyba jeszcze 8 skrzyń trzciny, to się napełnia. No i co, farmimy easy emeraldy. No i tu mamy farmę villagerów, tu jest skrzynia z emeraldami. Obecnie trochę ich wydałem już. Tutaj znowu są jakieś szalkery postawione przez klonka, jak widzę, z jakimiś rzeczami. No i tak, jeśli klonek oglądasz, to weźcie szalkery zawsze jakoś jak sortu, bo nie lubię jak gdzieś w domu, co ja wiesz, lubię porządek w domu. Właśnie, w ogóle, no widzę, że tutaj klonek ze mną mieszka. Tutaj też mam gdzieś zombiaka, tam, to jest pan, no gdzie ty jesteś? To jest na pewno pan Wladimir, tak, tam Wladimir chodzi, a tu z tego co pamiętam jest Zenek, tak, więc tak to wygląda. No i co, mam tu jakieś wieśniaczki, jakieś tam mam Infinity Frostwalkera, ja tutaj szczególnie ich używam do kupna szkła, bo mi się nigdy nie chce kupować, a tych szczególnie używam do kupna, o, Glowstone'a i też trochę zniżyłem sobie ceny. Mam też z jednego emeralda jedną perełkę, więc to też jest słuchę Cox, ten, mogę nawet enchantingową tą buteleczkę, no Recona sobie też kupuję, jedno przyznaję się, nie. Tutaj mam jakiegoś... te paintingi, ten, ale to nie jest jakieś, tych lumów tak naprawdę nie potrzebuję, no ale chciałem mieć wszystkich cały komplet, ten też jest zupełnie niepotrzebny jakby ten wieśniak, ten Fletcher, no ale dobra. Tutaj mamy jakiegoś ze zbroją, a ewentualnie jest jakąś, można zbrójkę kupić, ten ma jakieś narzędzie, na przykład ta łopata o efficiency 3 fortunka 1 za 3 emeraldy, taka łopatka to wiecie, możecie sobie kupić, iść w pustynię i takich kilka rozwalić, to wiecie, nie przeszkadza wam. Albo właśnie na szybciora coś potrzebujecie, jakiś kilo w miecz czy cokolwiek, to sobie można tutaj kupić. Jakieś dzwony, jakieś, no, mają różne trady, słuchajcie, tutaj też jakieś narzędzia. Być może jakiegoś specjalnego, ale ten, tych bardziej na nich zależy, no. Bo tu mam glowstone, no właśnie jakieś ender perełki, no i co, ci też jakieś sprzedają. Fire Aspecta, właśnie, Fire Aspecta 2 w ogóle sprzedaje wieśniak, więc za jednego emeralda i książeczkę, więc w ogóle niezły kozak. No regały mogą u niego kupić, nie name tagi. A ty co miałeś jakiegoś fajnego, ty też masz Fire Aspecta 2, Powera 1, o właśnie. Ma za 2 emeraldy i książeczkę, patrzcie, tego Bane of Arthrophis, piątkę aż, to też niezłe. I Frostwalkera też dwójkę jakieś. A tutaj mamy wieśniaka specjalnego. Już nie wiedziałem, czy tam na górze zabije, czy nie. W końcu jednego mi się udało tam zepnąć i go zostawiłem, ale mam tutaj drugiego wieśniaka też z Mendingiem, więc. No i ma to jeszcze jakiś kurs of Minik. Nie, ja go zleveluję, jeszcze jakieś tam rzeczy miał. Możemy go w sumie, albo nie, nie będę was zanudzał na odcinku levelowaniem wieśniaka. No, ale taką mam farmę, może ją jeszcze sobie rozbuduję, ale nie wiem. I tak wygląda moja piękna piwnica. Myślę, że wygląda całkiem ładnie. Możecie napisać, o, jak wam się podoba. A tutaj fajnie było się kopało, bo patrzcie, jak macie haste'a i macie kill off z efficiency 5, to patrzcie, jak się kopie. No tak, czekajcie, to jest lawa, to może nie, ale... O, proszę. Po prostu, o. Idziecie po prostu jak przez masełko, albo jeszcze szybciej. Więc no jakby nie ma problemu, jak się kopie. Co, kopiemy coś tutaj, wykopałem to, no i co, idziemy, odkładamy tutaj, proszę, tutaj granit i gotowe, w sumie tego pinta też sobie tutaj wrzucę, bo mi się na razie go nie chce odnosić, to też tutaj wrzucę, później to będę musiał znowu posortować, no, ale nieważne. I tak to w sumie wygląda, słuchajcie, mówię, może jeszcze na koniec odcinka zaprezentuję metro, a wy już sobie możecie jeszcze, jeśli tego nie zrobiliście, to zostawić łapeczkę, będzie mi na pewno bardzo miło, napisać w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie, czy...
Jakiś błąd metra. Coś się działo, widzę. Czy zagrać na serwerku i tym podobne. I ja jeszcze zapeluję ten błąd metra i będziemy się kończyć. Jeśli oczywiście też nie subskrybujecie, to was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie do tego zapraszam. Będzie mi naprawdę bardzo miło, gdyż zbliżamy się tak bardzo małymi kroczkami do 1000. A no wiecie, jest to taka moja liczba wymarzona. Myślę, że było naprawdę mega, mega, mega fajnie. Właśnie, jeszcze na co nie powiedziałem, tu mamy, patrzcie, 73 level. I to, co tu się wydarzyło? Ktoś to poniszczył, czy co jest grane? Tu do lawy w ogóle można spaść, co tu się odwala? Tu tak nie było. Tu tak nie było, to mi się nie podoba. Normalnie to szkła muszę zniszczyć. O nie, tak tutaj nie było. To nie, może to przez tą lawę, ale w ogóle jakaś się woda wylała. Co tu się działo? Tu jest, widzę, jakoś poniszczone. Hello? Niech ktoś mi tłumaczy, co się działo. Ktoś to nie wiem, czy to klonek. Ty jak to robiłeś też, to szkło to tak ten, to w sumie nie wiem. Ktoś to inny poniszczył tutaj może? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, nieważne, więc nie przejdziemy się obecnie metrem, bo jak widzicie, jednak ma jakiś defekt. No, ale mam nadzieję, że wam się odcinek mimo wszystko podobał. No, a my się widzimy w kolejnych odcinkach i cześć!